z tej strony Julek Player. Dzisiaj pokażę wam przepisy na stworzenie różnych przedmiotów w Minecraft. Zawsze mnie się kiedyś tak, że na przykład patrzę. Tworzymy sobie normalnie świat. Kupimy sobie drewno. Wiadomo, potrafimy to zrobić. Crafting table też. Tworzycie sobie patyczki. A tu co? Jak zrobić ten siekierę? No właśnie, może tak się robi kilof. O Jezu, i co teraz mamy zrobić? No dzisiaj wam właśnie pokażę takie rzeczy, takie najgłupsze. Jak zrobić najprostsze rzeczy w Minecraft. No i lecimy sobie z odcineczkiem. Czekajcie, zabiję jeszcze pszczoły. Co się dzieje, gdy nie zostawicie łapki w górę? To nas zabiją z pszczoły. O nie! Pierwszą rzeczą, którą chciałem wam pokazać, jest oczywiście jak zrobić beacon. To jest ogólnie bardzo prosta rzecz, więc łatwo zapamiętać. Dzisiaj sobie zrobimy takie bardziej podstawowe rzeczy, które nam pomogą w grze. Na przykład beacon nam pomaga w tym, że na przykład możemy ustawić na większy jump, szybsze kopanie albo szybszy sprint i w ogóle takie tam inne umiejętności nam ulepsza. Ale jak stworzyć ten beacon? No właśnie, to jest bardzo proste. Bierzemy sobie 3 obsydiany, jedną gwiazdkę i 5 takich szkieł i mamy takiego beacona, którego byśmy mogli sobie, i teraz możemy sobie postawić 5000 beaconów i mamy mamy beacony, ale nieważne, zrobić się po odcinku, ale nieważne. Kolejną rzeczą jest to, jak zrobić tarczę. Jest to bardzo prosta rzecz, ponieważ wystarczy tak po prostu zrobić. I patrzcie. Szkieleta sobie ustawimy i patrzcie. Czekajcie, ja wam zaraz pokażę, jak to się robi, co nie? Bo najpierw bierzemy sobie, żeby zabić szkieleto. Jak zabić szkieleto? No, bardzo prosto. Ja zaraz wam pokażę, jak się zabija szkielety, albo nie, psa. O nie. Proszę bardzo, to się dzieje, kiedy... Okej, jeden przeżył, ale dobra. To się dzieje, gdy nie zostawicie łapki w górę, tak jak wcześniej, nie zaatakowały pszczoły. O nie, to było straszne przeżycie. Teraz sobie zrobimy enchanting table, czyli bierzemy sobie 2 diamenty, 5, 4 obsydiany, kuźwa, co ja mówię. I patrzcie, mamy enchanting table. My jesteśmy najlepsi, bo jesteśmy najlepsi, bo zrobiliśmy enchanting table, czyli brawo ja. Kolejną rzeczą, którą zrobimy sobie, to jest pochodnia redstone'owa i oczywiście zwykła, i możemy sobie zrobić taki lewe, nie wiem, w sumie to możemy sobie zrobić, a co tam. Musimy sobie wziąć patyczki. Oczywiście patyki, bo bez patyków patyki. No tak, to nie jest polska wersja. Stick. Get sticked bugger roll. O nie. No i patrzcie, bierzemy sobie na przykład redstone. Kurde, tutaj był redstone. No i też węgiel, ponieważ chcemy zrobić wiecie. Możemy sobie zrobić z 2 węglów. To wam tylko przypominam, więc pamiętajcie, możecie sobie zrobić. I tutaj macie tą nową pochodnię razy 1, ale i tak myślę, że fajnie. Może ja... Kuźwa, co ja robię? Wezmę sobie to. I patrzcie, i to się robi ogólnie tak. Bierzemy sobie... patyk, bierzemy sobie kamień, możemy sobie wziąć 2 kamienie, bo ja nie wiem, który. O nie,
Dobra, dobra, ludzie, ja już myślałam, że nie wiem. A, i właśnie, mieliśmy porządek zrobić, co nie? Proszę bardzo, mamy porządek. Ej, co to jest za dźwięk? Ludzie, to jest straszne. Ale właśnie, chcemy zrobić takie TNT, właśnie, ludzie. Chcemy zrobić TNT. To patrzcie, bierzemy sobie sand. Nie wiem, staka weźmiemy. I proch, kurde. Jak się mówi proch po angielsku? Kurde, jak jest gunpowder? Wiedziałem, ludzie. Pamiętajcie, piszcie w komentarzach, Julek jest najlepszym znawcą angielskiego. Ale nieważne. Żeby zrobić sobie taki TNT, to potrzebujemy właśnie... Musicie zrobić to tak. I proszę bardzo, ludzie. Mamy tutaj TNT, mamy już dwa TNT. I to strasznie wygląda. Ale dobra. Nic się nie stało tutaj. Tu też się nic nie stało. Tylko TNT wybuchło. Nagle. No i kolejną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to jest jak zrobienie zbroi. Bo ogólnie dzisiaj robimy sobie bardzo prosty odcinek. Taki przypominający wam, jak to zrobić. Albo nie, shisy, bo to jest też ważne. A mogą sobie po niektórzy nie wiedzieć. Tego się nie da zdobyć i tego też. Znaczy zrobić się tego nie da. To się da zrobić. Ale to wam pokażę w następnym odcinku. I możemy sobie zrobić fishing rod, ponieważ to jest też fajne, myślę. Więc możemy sobie od razu zrobić. A skoro już jesteśmy przy temacie stringów i patyków, sobie zrobimy łuczek. I to są dwie rzeczy, które możemy zrobić na przykład. I co ja tam chciałam pokazać wam zbroję. Tak, właśnie. No i sobie robimy redder. Redder sobie weźmiemy. W sensie myślałam, że będzie to, ale... Redder. Dobra, kurde. Nie wiem. Weźmy sobie tyle i patrzcie. I tak robimy sobie zbrojkę taką, taką, taką i oczywiście taką, bo to jest ogólnie bardzo proste do zrobienia, więc myślę, że nie będzie wam problemu, ale to taka przypominajka, jak to zrobić ogólnie. Kolejną zapalniczkę sobie zrobimy i sisy, bo wam obiecałem ogólnie. A jak obiecuję, to już mam to zrobić. Bo taka moja praca. I patrz, bierzemy sobie... czekajcie, krzesiwo. Flint, dobra, dobra. Ja ogólnie już jestem najlepszym Minecrafterem, więc wiecie, to się ma we krwi. No i tak macie zrobione sisy. I flint and steel, czyli zapalniczkę macie tutaj. Chciałbym wam też pokazać, jak zrobić taką książkę i taką półkę książkową, na przykład book. Chcielibyście bookshelf zrobić, ale no nie wiem, nie wiecie jak. Najpierw wam pokażę, jak zrobić książkę, a później będę wam pokazywać, jak się robi bookshelfy, bo to z dupy strony bym robił, gdybym najpierw od bookshelfów bym robił. O nie, sorry, sorry. No to się robi tak, ludzie. To się robi tak i tak się robi książkę. A żeby zrobić taki bookshelf, to potrzebujecie 6 takich planków, desek. No i oczywiście trzy książki, które, no, ogólnie książki się ciężko robi, ale myślę, że sobie zrobicie jakoś tam enchanting table. No, powinniście poradzić sobie. No i myślę, że zrobimy sobie jeszcze jedną rzecz, ale w sumie co, bo tak możemy sobie zrobić wiele. Tutaj jest wiele rzeczy, ale... Kurde, no i co?
Stół alchemiczny, ludzie, stół alchemiczny. Bo to jest bardzo też ważna rzecz. Pamiętajcie o tym. Chcecie mieć stół alchemiczny i macie stół alchemiczny i ludzie jesteście najlepsi już. Albo na przykład też możemy sobie zrobić to. Bucket. Możemy sobie zrobić łódź, kto chce. Możemy sobie też zrobić, oczywiście, skoro jesteśmy przy łodzi, to i też, no... kurde, głupie to wszystko. Minecraft. Minecraft, to chciałem właśnie powiedzieć. Nie no, spoko, dowiecie się, wpiszcie w tłumaczu, Google tłumacz i będziecie mieli. No i oczywiście ludzie, strzały, bo myślę, że to jest też ważne. O nie. Ja chyba nie pamiętam, jak to się robi. Kurde, no to nie zabywam, nie pokażę tego. Ale pokażę wam, jak zrobić dywaniki. Najpierw sobie bierzemy wełnę. Czyli, kurde, wełna, wełna, lis. Jezu, kurde, no nie potrafię ten. Wood. Ciągle zapominam, jak się pisze coś tam. Ale już, dobra, mamy tutaj i tak to się robi ogólnie, widzowie, więc możecie sobie zrobić takie tutaj dywany. No i kolej, no i w sumie to tyle, powiem wam tak, chociaż nie, pokażę wam też cake, bo to też jest bardzo ważne, to też jest ważne, ale nie aż tak, ale na pewno tam przyda wam się. Pszenica, wait, dobra, mamy pszenicę. Oczywiście robimy sobie milk. A sobie zrobimy tak. Egg. Nie wiem ile, ale coś w tym typie. O nie, dobra. Ja sobie robię też z pamięci niektóre rzeczy. A dobra, nie wiem w sumie jak to tam się robi. Więc sobie możemy zrobić fletching table. Pokażę wam w następnym odcinku bardziej takie trudniejsze rzeczy. Na przykład to. Dzisiaj sobie robimy taki podstawowy odcinek, bardziej taki prosty, ale i też skuteczny, więc no. I tak, bierzemy sobie 6 takich. Znaczy się 4, ludzie. Się pomyliłem. I ludzie, tak, mamy fletching table. I powiem wam tak, zróbmy sobie od razu też jedną rzecz. Pół płytki. To są też ważne rzeczy. I pół bloka też są ważne. No i też chcemy zrobić schody. To mamy tak. Albo też możemy zrobić tak, bo to jest akurat to żadna różnica, ale można zrobić. Drzwi się robi tak. A metalowe to wiadomo. Tak. No i kolejna rzecz, ostatnia rzecz, którą dzisiaj wam pokażę, jak zrobić ogólnie steel. O nie. Iron, dobra. Dzisiaj jestem głupi. Nie potrafię nic po niektórych rzeczy. Jeśli mi się nie uda, no to... To wiecie. To będzie następny odcineczku więcej. Kurde.
Na pewno wiem, że to trzeba było tak zrobić. Ale dobra ludzie, nie będę się wam pokazywać wam szczegółów, bo pokazałem już i tak dużo, a chciałem, żeby film był krótki i dość normalny. To wiecie co wam powiem? Czekajcie. Na koniec filmu zrobimy sobie taką pewną komendę. Zresztą komendy nie będę wam pokazywać komend, ale sobie zrobimy. Czekajcie, to sobie zrobimy dzień. Set, no kurde no. Time'u nawet nie można ustawić? To ludzie, patrzcie na to. Wiecie co wam powiem? Co myślę o Endermana? Kurde, myślę o tobie tyle. Co się patrzysz? Co? Co? No kurde ty! Ja ci zaraz pokażę, kto tu rządzi. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie co wam powiem? Mam dosyć się. No i co? Co? Nie. Kurde ty. I co uciekasz? No nie, no. No kurde, jaki... I ludzie! Dobra, zabiliśmy to, zabiliśmy go i z pierwszej mi z ekranu. Dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. To nie ja. Z pierwszej mi z drogi.